Wygląda na to, że Rafał Okoniewski już na stałe rozstanie się z rzeszowskim zespołem. W ubiegły środek Główna Komisja Sportu Żużlowego rozwiązała jego kontrakt z PGE Marmą, umożliwiając mu w ten sposób podpisanie umowy z innym klubem. Według serwisu sportowefakty.pl były rzeszowski zawodnik w najbliższym czasie powinien zostać zatwierdzony do rozgrywek NICE Polskiej Ligi Żużlowej jako zawodnik GKM Grudziądz. Nie będę komentował. No na pewno chciałbym, żeby Rafał jeździł w naszej drużynie, ale jakoś to nie idzie w parze z tą jazdą. Dostał bardzo dobre warunki od PGE Marmy Rzeszów, także dziwię się, że nie skorzystał, ale to już nie moja decyzja. Ja bym, mówię, chciał go widzieć w naszej drużynie. Jednak kolejne dni przyniosły sporą niespodziankę, jaką było bez wątpienia oświadczenie Głównej Komisji Sportu Żużlowego, według którego nowy klub Rafała Okoniewskiego będzie ryzykował, że w przypadku uznania odwołania PGE Marmy mogą nawet zostać odebrane punkty zawodnika zdobyte w meczach ligowych. Ze względu na brak prawomocności decyzji GKSŻ w przedmiocie rozwiązania kontraktu zaleca i rekomenduje się klubom bezwzględne wstrzymanie się z podpisywaniem ewentualnych kontraktów ze zwolnionym zawodnikiem. Podpisanie kontraktu przed rozpatrzeniem ewentualnych odwołań przy istnieniu potencjalnej możliwości zmiany decyzji GKSŻ na skutek rozpatrzenia odwołania może spowodować negatywne konsekwencje dla klubu. To oświadczenie może być dla Okoniewskiego swoistym pocałunkiem śmierci, bowiem tylko klub pewny wygrania odwołania będzie ryzykował swoje punkty i miejsce w tabeli. Przypomnijmy, że Rafał Okoniewski występował w rzeszowskim klubie od 2010 roku. W feralnym roku 2013 został uznany za jednego z winowajców spadku PGE Marmy Rzeszów z Ekstraligi.